Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku Mercedes CLS 5.3, którego naprawa przerosła nas dwukrotnie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować naszą kolejną realizację, którą wykonaliśmy dla naszego klienta. Jest to Mercedes-Benz CLS 53 AMG w roczniku 2019 z przebiegiem 35 tysięcy km i samochód do nas przyjechał ze Szkodą Przód. Generalnie cały samochód był rozebrany. Jak już ktoś obserwuje naszego TikToka, mógł już widzieć ten samochód i wtedy dowiedzieć się, że nas naprawa bardzo mocno w tym samochodzie zaskoczyła. Doszło naprawdę bardzo dużo drobnych części, które musieliśmy wszystkie zakupić nowe. Samochód, tak jak wspomniałem, był cały z przodu rozebrany, miał tylko i wyłącznie maskę, nie miał obu lamp, nie miał zderzaka, błotniki były na nim założone, ale nie było całego pasa przedniego, chłodnic, wentylatora, no generalnie, tak jak powiedziałem, cały pas i było uszkodzone kilka elementów od paska mikro. Co jest niefajnego w takich samochodach, które są rozebrane? Na pewno to, że trzeba kupić wszystkie części, łącznie ze śrubkami, gdzie śrubki w przypadku tego samochodu wyniosły 1500 zł w ASO. Chcieliśmy, aby śruby wszystkie były oryginalne, niestety nie udało się nam znaleźć kompletnego przodu do tego egzemplarza, dlatego musieliśmy osobno zakupić zderzak. Lampę akurat mamy z naszego drugiego Mercedesa CLS 5.3 AMG, gdzie do tamtego kupił sobie oryginalne lampy europejskie klient, a tutaj klient odkupił w bardzo korzystnej cenie właśnie lampy, które były w nim wcześniej założone. Pas przedni także był osobno kupiony, a większość tych rzeczy drobnych musiało być zakupione w ASO nowe. Samochód nie miał wielkiej szkody, podłużnice były na swoim miejscu, ale przez to, że był rozebrany, to ta naprawa naprawdę dosyć sporo wyniosła, a ile wyniosła, to zaraz do tego przejdziemy. Ale przejdźmy sobie do samego samochodu, który importowaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Samochód ma 3-litrową jednostkę na biturbo V6. Jest to miękka hybryda, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie zrobić tutaj akcyzę na połowę, czyli na 9,3%, nie 18,6. Mniej więcej akcyza przy takim samochodzie jest w okolicy 10-12 tysięcy złotych, tak jak wspomniałem, na tej mniejszej akcyzie. Moc tego silnika to jest 435 koni mechanicznych. Mamy tutaj adaptacyjne zawieszenie, kamery 360 stopni, czujniki przód-tył. Generalnie jest to wersja 5.3 AMG, czyli jest to najbogatsza wersja, jaka może być, ale są także dodatki, które można sobie dokupić, na przykład takie jak kierownica z Alcantary, ale to zaraz Wam pokażę, jak wygląda środek. Zanim przejdziemy sobie do środka tego samochodu, przejdźmy jeszcze pokazać jego przepiękną linię z tyłu. Samochód się naprawdę niesamowicie prezentuje. W tym momencie najnowsze CLA jest w podobnej linii, czy C-klasa, a tutaj tą linię już mamy od 2017 roku. Co się zmieniło w tym samochodzie względem amerykańskiego egzemplarza? Zderzak tylny. Musieliśmy go wymienić, zrobiliśmy go pod wersję europejską. Czym się różni Ameryka od Europy? Tym, że mamy takie nieładne, odstające dokładki i nie jesteśmy w stanie wtedy włożyć długiej ramki. Według nas dużo lepiej wygląda z dłuższą ramką niż tymi takimi odstającymi dokładkami, które są w tamtej wersji. Samo ściągnięcie dokładek niestety nic nie daje, ponieważ zostają tutaj ogromne dziury oraz takie małe kreseczki także na dyfuzorze tylnym, ale powiedzmy, że to jeszcze nie jest jakiś wielki problem, ponieważ one są naprawdę niewielkie, ale najgorsze są te dwie wielkie dziury, które są w zderzaku tylnym. I zaraz Wam to pokażę. Tak jak widzicie, tutaj mamy oryginalny zderzak właśnie z tą dokładką tylną. No i generalnie, tak jak widzicie, no jest to takie dosyć, takie coś dołożone do tyłu, co nikomu się nie podoba. Pokażę Wam go jeszcze od drugiej strony, żebyście zobaczyli, o właśnie, te ogromne dziury, jeśli odepniemy tą dokładkę. Czyli to wszystko chcieliśmy zmienić, żeby było pod oryginał. Ale jakie jeszcze nam to przyniosło przygody? Jeśli chodzi o różnice w tym zderzaku i o czujnikach PDC, w europejskiej wersji czujniki PDC są w tylnym dyfuzorze, czyli tutaj i tutaj, a w amerykańskim są w tej dokładce. I my sobie przełożyliśmy amerykańską dokładkę. Tutaj plastikarz zaspawał te dziurki, położona na to struktura została. No i trzeba było sobie zrobić nowe otwory pod czujniki PDC, aby nie wyglądało to tak generalnie niefajnie. Nie mówiąc o tym, żeby ich nawet nie dawać. I jeszcze dodatkowe rzeczy, które zostały zrobione z tyłu, to oczywiście przerobione lampy tylne na europejskie.
Samochód w środku, jak przystało na wersję AMG 53, jest praktycznie na pełnym wyposażeniu. Mamy obciętą kierownicę AMG. Poza tym samochód, tak jak wspomniałem, no, fotele są wentylowane, podgrzewane, ustawiane w każdym stopniu regulacji z możliwością zapisu. Mamy tempomat aktywny i generalnie wszystko, co trzeba. Skóry przeszyte bardzo ładną nicią. Mamy zrobione także już tutaj mapy oraz język polski, co jest w tym wypadku możliwe. Nie we wszystkich egzemplarzach się da, ale akurat w takim przedliftowym jest to proste do zrobienia i jest taka możliwość. A teraz, ile kosztuje taki samochód ze Stanów Zjednoczonych, importując po naprawie, po wszystkich opłatach? Mniej więcej trzeba sobie liczyć średnio około 250 tysięcy złotych pod dom, właśnie w rocznikach 2018-2019. Poliftowa wersja już to będą ceny powyżej 300 tysięcy złotych na gotowo. Pytanie, czy ta naprawa nas jakoś mocno zaskoczyła? Generalnie z klientem byliśmy nastawieni, importując ten samochód, że tych części nie było. No i tak się zdarzyło, że ich nie ma. Licytując sobie samochody na aukcjach, gdy mamy rozebrane jakiekolwiek przód czy tył i tych części nie widać na aukcji, nie możemy liczyć, że te części później będą w samochodzie. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że kupując samochód, który był przykładowo cały rozebrany, części przyjeżdżały w środku i robiło to naprawdę mega miłą niespodziankę, ponieważ kupę pieniędzy można było wtedy zaoszczędzić, ale nie zawsze takie sytuacje się zdarzają, tak jak w tym przypadku, gdzie trzeba było kupić cały przód, ale są to naprawdę ciekawe aukcje, bo czasami ryzyko naprawdę popłaca. A na sam koniec jeszcze mała reklama, bo zostało nam kilka egzemplarzy koszulek, które mam na sobie. Wszystkie rozeszły się bez promowania, ale zostało jeszcze kilka ciekawych rozmiarów, więc jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu. Jest to z naszą autorską grafiką, która została stworzona specjalnie na tą edycję. Będziemy tworzyć jeszcze inne. To jest limitowana wersja, którą zrobiliśmy specjalnie dla Was, dla nas, tak żebyśmy się cieszyli z tego, co robimy. W dzisiejszym odcinku standardowo to by było na tyle. Jeśli jesteście zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady czy z Japonii, zapraszamy do kontaktu, który macie jak zwykle w opisie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!